Siemaneczko, w kolejnym odcinku karier Realu Madryt. Toniego Kroosa jako trenera na moim kanale. Piąty sezon, kontynuuję naszą przygodę i czas na kolejne spotkanie, tym razem z Realem Sociedad, więc zapraszam Was na prawdopodobnie skrót tego spotkania, bo nie wiadomo, czy padną bramki, choć ostatnio w każdym meczu padałem. I jak się Wam podoba ta seria, zostaw łapkę w górę, suba na kanale i lecimy. Jude. Hej Jude, to Winiego. Wini za pola karnego, prawa noga, Vinicius Junior. Ależ kapitalne uderzenie Winiego i prowadzimy w 30 minucie 1 do 0 z Realem Sociedad. Ależ uderzenie brazylijskiego skrzydłowego. Zobaczmy to jeszcze raz na powtórce. Ponad 20 metrów. No chyba złe ustawienie bramkarza rywali. No i Vinicius Junior. O, ja mam problemy z mówieniem takich nazwisk. Wiem, niby łatwe nazwisko, ale wiecie. No po prostu Vini. Piękny gol. 1 do 0. Ale może jeszcze nie koniec. Bellingham, Vini. Vinicius nabiera Oriozole, Vini, Mbappé i 2 do 0. Więc jednak kontra zakończona golem Kylian Mbappé. Kto by inny, no Mbappé jest bardzo skuteczny w tej serii. No i prowadzimy 2 do 0 i zanosi się na pewne zwycięstwo. Tutaj błąd naszej obrony, Jota się kapitalnie odwrócił, Jota w polu karnym, Jota w pole karne, no i Kubo! 2 do 1, błąd Realu Madryt w obronie i niestety tracimy gola. No nie popisała się nasza obrona, nasza pomoc i niestety gol kontaktowy. Bremer, Tchouaméni wybito. No i wygrywamy. Bardzo mnie cieszy, że rozpoczynamy mecz Ligi Mistrzów, fazę grupową od meczu z Bodoglimt, czyli najsłabszym rywalem, bo ja tu chcę trochę dać szansę rezerwowym piłkarzom, by pokazali swoje umiejętności, można to powiedzieć. Chcę naprawdę trochę dużo pozmieniać. Mamy naprawdę silny skład, silną ławkę rezerwowych. Moim zdaniem można tutaj spokojnie sobie pomieszać. Choć brakuje mi tak by jednego skrzydłowego, wiecie. Jeden skrzydłowy, ale tutaj zrobimy wyjątek. Martinelli to jest taki wychowanek z akademii, który jakoś jako tako wchodzi, gra. Zagra sobie tu, Musiała na lewej stronie. Dobra, jeszcze niech Bretones zagra. Zagramy kompletnie rezerwowym składem. Dobra, kompletnie rezerwowym. No to jeszcze bramkarz. No i takim składem wychodzimy na pierwszy mecz Ligi Mistrzów. No to jest bardzo eksperymentalny skład, ale myślę, że pokonamy drużynę z Norwegii bez problemu. Świetnie tutaj Kendry Páez. Kendry Páez powalczy tą piłkę, Páez w polu karnym. Kendry strzel gola. Jest bramka, 28 minuta. Kendry Páez w końcu ten pressing podziałał. Zabieramy piłkę rywalom. No i Kendry strzela gola na 1 do 0. Güler. Güler do Páeza. Kendry Páez. Dawaj Kendry. Jedziesz. Lecimy. Druga bramka Kendry'ego w tym meczu. Ależ mecz Kendry'ego Páeza. No byliśmy blisko straty gola. No bo Bodoglimt miał swoją sytuację, rzut rożny. Ale kontra Kendry. No i spokojny wynik 2 do 0, ale naprawdę świetny mecz Paeza. Musiała tak sobie spokojnie holuje tą piłkę. Górne podanie. Korona! 3 do 0. No, to już jest po meczu. Unai Korona, jego pierwsza bramka dla Realu Madryt. To już jest prawie po meczu. Właśnie miałem zobaczyć, ile mistrzostw Ligi Mistrzów ma Real. To będzie widać na rękawkach piłkarzy. 16. No, czyli w tej karierze zdobyli 2, bo 15, ogólnie Real ma 15, ale przed tą grą mieli 14, czyli tylko 2, z czego jedno ja zdobyłem, więc czas na 17, więc zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jeszcze nam gola strzelał na koniec meczu, proszę nie. No i wygrywamy rezerwowym składem 3 do 0, pierwszy mecz Ligi Mistrzów z Bodoglimt w fazie grupowej, bez większych problemów. Mbappé, tutaj się uwolnił, Kylian odpoczął w ostatnim meczu, no i co? I brameczka Kyliana Mbappé, to jest nic nadzwyczajnego, że Mbappé, gdy jest na boisku, strzela gola 1 do 0 z Athletic Bilbao, bardzo szybko obejmujemy prowadzenie. Jego może nie najlepsze, ale Vini ma dużo miejsca, Vini w pole karne, Bellingham, ajaj, i co? 2 do 0. 2 do 0, kuriozalna bramka. Sam się zawahałem, co ten sędzia odwala. Jest gol samobójczy. Sorry, tak się trochę też zawahałem. Pies mi tutaj podbiegł, bo pada. Ale tutaj kuriozalna bramka.
stracona przez Atletico Bilbao. Zobaczmy tutaj ten strzał Bellingama. To broni bramkarz i tutaj obrońca, no nie wiem co oni tutaj zrobili. Ale co nas to obchodzi? Prowadzimy 2 do 0. Castellanos. I Kup Miners 2 do 1. No niespodziewana ta bramka, naprawdę. No co nam nie wyszło w tej obronie. Kup Miners strzela gola, niestety gol kontaktowy 2 do 1. Ale spokojnie, to wygrywamy. I ja myślę, że w tym sezonie nie przegramy meczu, nie no. Jakieś przegramy, nie da się, ale kto wie. Przechwyt Bellingama, Bellingham do Mbappé, Mbappé, prawa noga Kylian, 3 do 1 i znowu dwie bramki przewagi. Kylian co dostaje piłkę to strzela gole. Powiem wam, że fajnie jest grać taką drużyną jak Real Madryt. Rzadko gram piłkarzami, najlepszymi po prostu w grze i czerpię z dużą frajdę z tego. Fajnie, że mogłem sobie taką karierę nagrać tak naprawdę. Zobaczymy, czy w przyszłości będę powtarzał coś takiego z tymi trenerami, ale naprawdę fajnie się gra po prostu takimi piłkarzami, jakich tutaj mam. Oczywiście uwielbiam grać tymi karierę słabszymi drużynami, wiecie, tworzyć nowe legendy, nowe piłkarskie legendy na tym kanale, kluby, ale takim Realem, po raz taki Mbappé, po raz pierwszy grałem Mbappé w karierze, wiem jak to brzmi, że możesz z nim po prostu zawsze pograć, ale ogólnie pierwszy raz grałem Mbappé, więc czy Bellinganiem chyba grałem, ale więc to naprawdę jest mega fajna, frajdę mi to da. Ja wiem, że ja będę rozjeżdżał tych rywali, to może kogoś nudzić, ale spokojnie to ostatni sezon. Kup Miners, świetne pole do Castellanosa. Castellanos! No i 3 do 2. Atletico Bilbao nie składa broni. No w tym meczu, no coś ta obrona tak trochę szwankuje. Niestety tracimy drugą bramkę. Vini do Bellingama. Bellingham do Mbappé. Mbappé. Mbappé w polu karnym. Mbappé, prawa noga. Hat-trick. No nuda, nuda, no. Nuda, nuda. Mbappé będzie strzelał co mecz. Vini, Bellingham, Jude Bellingham, 5 do 2. No to jest proste, to jest jak gra na kodach GTA. Takim składem. To easy. Ja chyba zagram wszystkie mecze w sezonie. Dopóki nie przegram meczu, to gram wszystkie mecze. Bo ja bym chciał nie przegrać żadnego meczu w tym sezonie. To jeszcze Rodrigo. Ta, Ingram zabiera piłkę. Bellingham. No i wygrywałem 5 do 2. No co tutaj mówić? Wynik mówi wszystko. Gramy teraz praktycznie co 2 dni, więc rotacja jest bardzo ważna. No Musiala narzeka, że nie gra, to nie chce zagra. Zagra sobie tutaj też Paez, który naprawdę widzę, mistrz zagrał kapitalnie. No Bisek na ławkę, może sobie Bisek zagra z Walencją. No i raczej bez większych zmian. Jeśli będzie słychać deszcz na ekranach, to sorry. Na ekranie, w materiale. Bo ja się tylko okna, pada deszcz, więc po parapecie mi tam napieprza. No i co, lecimy. Tu się kapitalnie odwrócił. Musiala. Musiala do Bellingama. Bellingol. Tak jest. Jude Bellingham. 27 minuta. Prowadzimy z Walencją 1 do 0. Bellingham do Musiali. Strasznie ofensywnie gra Walencja i dlatego Mbappé i Hukara. Tak jest. 2 do 0. Kylian Mbappé. Lewa czy prawa noga? Dla niego to bez różnicy. Teraz akcja. Argentyńczyk Korona idzie sam. Czy też strzeli gola? Jest bramka Korony. No naprawdę świetnie. Odebrał piłkę. Strzelił gola. No co to za genialny piłkarz. Genialna jest ta drużyna, naprawdę. To jest zbyt proste. Co wam mogę powiedzieć o tym meczu? Taki typowy dzień w pracy. Idziesz robić swoje i wracasz do domu. Czas na spotkanie ze Spaniolem, który ma jeden punkt, a w następnym meczu gramy z Liverpoolem w Lidze Mistrzów, więc myślę, że warto tutaj zaufać rezerwowym piłkarzom. Czy Bisek ma? Musisz dać radę i tyle. Myślę, że rezerwami to wygramy. Tchouaméni. Kogo by tuśmy mogli dać? Musiala nie może. Giler ma kontuzję i to jest niemiłe, ale dobra, jest Martinelli. Rodrigo, dobra, zagra, ostatnio grałeś. Tutaj zagra sobie mój ulubieniec, czyli Kendry Páez. Gdzie jesteś, Kendry? Jestem ślepy, nie widzę Páeza. Też nie ma za bardzo siły. Ale dobra, no, będziemy rotować trochę tym składem, bo następny mecz jest w Lidze Mistrzów. A mi zależy na tym, by mój skład był jak najlepszy. Piłkarze byli bardziej wypoczęci, więc no, najwyżej w drugiej połowie wejdą ci najlepsi.
i jak coś po prostu strzelą zwycięskie bramki. Tyle. Lecimy. Coś jest nie tak z Tchouaménim. Czy on się będzie jakoś zmieniał, ewoluował? Nie wiem. Albo po prostu ta gra tak wygląda, ale do. Jakiś awatar chyba. Ten do Mbappé. Musiał wejść Mbappé, by strzelić gola. No niestety, jak trwoga to do Mbappé. Kylian musiał pojawić się na boisku, byśmy strzelili gola. No i prowadzimy 1 do 0. To chyba nam sam wygra ten mecz. Ale tutaj błąd Espanyolu i 2 do 0. Kuriozalna bramka. Ale jest bramka Kylian Mbappé po raz kolejny w tym meczu. No i 2 do 1. Przyspała nasza obrona. No i niestety gol kontaktowy dla Espanyolu, no więc jeszcze nie jest po meczu. A już myślałem, że wiecie, już spokojnie dwie bramki Mbappé po meczu, a tu pyk. Może Musiala trzecią strzeli. O nie, Espanyol z akcją. Espanyol w polu karnym. No i 2 do 2. 2 do 2. Ajajajaj, Exposito. Czyżby pierwszy mecz bez zwycięstwa? Właśnie spodziewanie. Dlatego musimy szybko jeszcze postarać się zrobić akcję Musiala. Nie. Nie. I po raz pierwszy gubimy punkty w tym sezonie. 2 do 2 ze Spaniolem. Ajajaj. Jak wygląda Real Oviedo. Ciągle o tym zapominam. Więc w końcu sobie przypomniałem. Zobaczmy, jak wygląda mój były klub. Jest Azon. Jest Carvalho. Jest Santi Lopez. Jest Molecho. I Luciano Rodriguez. Ktoś nowy. Jest Samu Costa nowy. Tu jest nasz junior, Kovacevic nadal się fajnie rozwija, Lerma jest, Melamed jest, Perez jest, Rosario nowy piłkarz, Saul nadal jest, Suene jest, Serrano jest, Rick Van Dijk, jakiś nowy junior, Ahiado, Costa, Esteves, Estupiñán, o, przepraszam, jest Gonzalez, jest Mancini, Marin i Zinchenko, no i Grabara, Tavares i Uribe, no więc tak to wygląda. Czas na spotkanie z Liverpoolem w fazie grupowej. Mamy ciekawego piłkarza, ten Angel Alvarez, to jest pewnie jakiś Regen. Jestem ciekawy, Urugwajczyk, może Regen Cavaniego. Ale ogólnie taki bez szału skład Liverpoolu. Taki jest i tyle. A to jest nasza ekipa, no i co, lecimy po kolejne 3 punkty. Gra przeciwko swojej byłej drużynie. Ładna akcja, Fede Valverde, Bellingham, 1 do 0. Prowadzimy 21. Jude Bellingham. No kto by nie on? Jak nie Bellingham, to Mbappé. Jak nie Mbappé, to Bellingham i tak może na zmianę. Prowadzimy 1 do 0 na Anfield Road. P. Mbappé. Dużo miejsca Mbappé. Lewa noga Mbappé. 2 do 0. Świetny odbiór Bellingham. Jak mówiłem przed chwilą, jak nie Bellingham, to Mbappé. Jak nie Mbappé, to Bellingham. No i 2 do 0. Kapitalne wykończenie Kliana. No i 2 do 0. Chyba zanosi się na bardzo łatwe zwycięstwo, bo Liverpool na razie nie istnieje. Trend, ależ podaje do Mbappé. Rzut karny? Rzut karny! To się rzadko dzieje w serii moich, że ja mam rzut karny. No naprawdę, ja się odzwyczaiłem rzutów karnych. Zobaczmy, co tu za faul na Mbappé. No był faul, no był. Dobra, kto ma lepsze karne? Bellingham? Bellingham ma 79, Mbappé 85. Dobra, Mbappé wywalczył, Mbappé niech strzela. Teraz na spokojnie. Kylian! Mbappé 3 do 0. No Liverpool jest rozjechany na Anfield Road. Kolejna bramka Kyliana. No naprawdę jest niesamowity. Bez jakichś większych problemów pokonujemy Liverpool na Anfield 3 do 0 w drugiej kolejce fazy grupowej Champions League. Kolejne spotkanie gramy z Las Palmas. Tutaj sobie ustawiam. Bardzo rezerwowy skład. Tutaj myślę, że powinniśmy sobie dać radę naszymi rezerwami bez jakiegoś większego problemu. Mamy zbyt silny skład, by przegrać z Las Palmas. Choć ten ostatni raz chyba, co dałem taki rezerwowy skład, no to tam do końca nam nie poszło w tym meczu. Pierwszy raz straciliśmy punkty. Niejako na skrzydło dawać lewe Zawiniego. No dobra, musi grać brawo. No i tyle. Wtedy straciliśmy punkty. Miejmy nadzieję, że teraz nie stracimy. Musiał, masz minus 11, 12. Idź do przodu. No i co? Lecimy. Tchouaméniego jeszcze. Mam piłkę jeszcze. Iker, brawo. Jeszcze Musiala.
No i Jamal Musiala prowadzimy w 20 minucie z Las Palmas. Po golu Niemca, kapitalne uderzenie za pola karnego. Bramkarz bez szans. 1-0. Czeka tutaj na Fresnedę. Fresneda wycofa piłkę do Musiali. Musiala jest chętnie się gry. Korona i 2 do 0. Unai Korona. Asysta Musiali. No tu raczej nie będzie niespodzianki. Tutaj raczej wywieziemy 3 punkty. Nie potknie nam się noga jak w ostatnim meczu. Unai Korona 2 do 0. Asysta Musiali. Jamal Musiala naprawdę jest głodny dzisiaj gry. Jamal z kolejną akcją. A nie, nie zabraną piłki Musiala. To jest świetnie do Ikera. Brawo. Iker, brawo do Korony. Korona 3 do 0. Świetna akcja Realu Madryt. Druga bramka Korony. No i pewne już 3 punkty wędrują na nasze konto. Arda Güler do Korony. Czy będzie hat-trick? Aj, nie. Czerwona kartka. Czerwona kartka. Unai Korona widocznie według sędziego wychodził na sytuację sam na sam. No i tutaj ten faul go powstrzymał. No i jeszcze gramy w przewadze jednego piłkarza, więc niesamowity to może być mecz. Musiala, Musiala. Górą do Gilera. Giler górą do Paeza. A Paez strzela gola. Jaka bramka. Ależ akcja Realu Madryt. No. Teraz się będziemy pewnie bawić, bo gramy w przewadze naprawdę jednego piłkarza. Naprawdę. Gramy w przewadze jednego piłkarza, a nasz skład dzisiaj wygląda znakomicie. Las Palmas nic nie gra, więc tutaj jeszcze może wpaść chociaż jedna czy dwie bramki, kto wie. Arda Güler do Ikera, brawo. Iker, brawo, może on też strzeli sobie gola w tym meczu. Iker, brawo, jest bramka. 5 do 0. Po rękach bramkarza, ale liczy się efekt końcowy. Iker, brawo, piąta bramka. No gromimy Las Palmas. I może hat-trick Korony. Dużo miejsca ma Unai Korona. Pędzi w stronę bramki. Korona, prawa noga. 6 do 0. Hat-trick Unai Korony. Kapitalny mecz Argentyńczyka. Świetna asysta Paeza. No i pogrom. Co tu dużo mówić o tym meczu? Totalna dominacja. Totalna dominacja. No, Las Palmas miał z nami kompletnie szans. Świetny mecz Korony, hat-trick. 6 do 0. Lecimy dalej. W kolejnym meczu stwierdziłem, że na ławce dam dwóch juniorów: Albornoz i Exposito. Są szybcy. Dam im szansę pewnie w drugiej połowie. Ten ma bardzo fajną fizyczność, 13 lat. A, trzeba dać też szansę młodym, dałem też Martinelliego na ławce. Następny mecz jest Ligi Mistrzów, więc na pewno będą rotacje podczas meczu. I ci juniorzy na pewno zagrają, no jeśli będzie dobry wynik, a myślę, że będzie. Jude Bellingham, bardzo dużo miejsca ma Anglik Bellingham. Ależ akcja Bellinghama, prawa noga i Jude. 7 minuta, 1 do 0. To jest proste, ja wiem. Kostucha, czemu ci się chce grać taką karierę? To nuda ciągle grać i tyle wygrywać. No powiem wam, że ja czerpię z tego frajdę. Tak, zgromienia rywali. Ogólnie czasami taką karierę zagrać. Why not? Wiem, że to może nie być interesujące, bo jednak to nuda. Ciągle wygrywam tym Realem. Niszczę rywali. No ale taki jest to zespół. I tyle. Stworzyłem nowe Galacticos. No i chcę zagrać praktycznie cały sezon. Więc no tak będzie. To jest ostatni sezon tej kariery, więc też się chcę ją pocieszyć po prostu i tyle. Nie wiem co więcej mogę dodać. Lecimy dalej. Vini się bawi piłką. Ale sztuczka techniczna Viniego. Może chociaż golem co zakończymy. Vini. Rodrigo. 2 do 0. Ale ta sztuczka techniczna Viniego. Naprawdę mega. No i prowadzimy. Rodrigo, który słabo grał ostatnio. Właśnie w tym momencie wprowadzam tych dwóch młodych, Exposito i Albornoz. Zobaczymy, jak oni się zaprezentują w debiucie na Bernabeu. No to Toni Kroos daje szansę piłkarzom z Akademii. No i zobaczymy, ten Albornoz wygląda trochę jak Victor Molecho, bo jest łysy. Czekaj, czy będzie taki dobry jak Victor Molecho. Widzimy, że Exposito już wygrał główkę. Jamal Musiala przy piłce. Jamal. Albornoz. Albornoz, ale się tutaj odwrócił z piłką. Pól karny, aj, nie zdążył uderzyć, szkoda.
Ale tutaj błąd naszej obrony i będzie gol. Tak jest, Majorka strzela gola. Ale tu się po meczu wygrywamy 2 do 1. Kolejne 3 punkty. W tym odcinku Liga Mistrzów zagramy z Monaco. Zagra sobie Tchouaméni, bo ostatnio nie gra i narzeka, że nie gra. No i raczej bez większych zmian, nikt inny nie narzeka. Wygrajmy to spotkanie i miejmy komplet punktów po pierwszej kolejkach fazy grupowej Champions League. Jakun. On. Ajajaj, ależ głupią bramkę tracimy. Balakun. Już myślałem, że wszystko jest pod kontrolą, ale to wybicie nie było najlepsze. No i Monaco prowadzi z nami sensacyjnie 1 do 0, więc ten mecz nie rozpoczyna się najlepiej dla królewskich. Mbappé, Kylian, dużo miejsca ma Kylian. Bellingham, Bellingham. No i 1 do 1. Jude Bellingham wyrównujemy jeszcze przed przerwą, więc takie dla mnie wielkie uff. No bo już trochę było nerwowo, wam powiem. Rodrigo do Mbappé. Mbappé ma dużo miejsca. Kylian strzel. No i strzela. Przeciwko swojej byłej drużynie oczywiście nie celebrujemy. Kylian Mbappé i wszystko wraca na dobre tory, no. Na właściwe tory. Wygrywamy, prowadzimy, lecimy po kolejne zwycięstwo. Ale tu kapitalne przyjęcie Bellinghama. No i będzie 3 do 1. Jude. Podaj się do Mbappé. Ale tu zrąbaliśmy, ja pitole. Ale tym razem Mbappé chyba strzeli. Tak jest. 3 do 1. Kylian Mbappé. Wcześniej złe podanie Bellinghama. Ale tutaj znowu odbiór Jude'a. No i 3 do 1. I Bellingham kapitalne podanie do Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo podał się do Viniego. 4 do 1. No były problemy na początku tego meczu, nie powiem, ale jak strzeliśmy pierwszą bramkę, to już się wszystko stało proste. 4 do 1. Jest za. No nie, Viniego się nie da dogonić, choć Kadioglu jest szybki. Ale Vini sobie idzie. Vini wchodzi w pole karne, Vini strzela. 5 do 1. Pogrom. Do korony przed pole karne. Nie wiem, co tutaj chciałem zrobić, ale wygrywałem 5 do 1. Pogrom, choć Monaco przez chwilę prowadziło. Grało mi się ciężko, ale wygrywamy. Czas na podsumowanie tego odcinka. Jesteśmy liderem La Liga, ale drugi jest Real Oviedo, więc naprawdę stworzyliśmy mega drużynę w Oviedo. No tylko ten jeden remis mamy, 7 punktów przewagi, raczej nikt nas nie powstrzyma moim zdaniem przed wygraniem wszystkiego. To jest sezon, który wygrywamy wszystko, Liga Mistrzów również 9 punktów, wszystko idzie jak po maśle. Lecimy z zespołu. Courtois ma 6 czystych kąt, asystę, no i przecież Mbappé i to bez zaskoczenia. Korona w 7 meczach, 5 goli, mega wynik. A jeśli chodzi o asysty, to Rodrigo i Vini po 5. Tak to wygląda. Spójrzmy sobie jeszcze na moje statystyki jako trenera. Moja kariera. 120 zwycięstw. Czyli w następnym odcinku zagrałem mecz numer 200. To tyle. Dzięki. Na razie.